Witam szanowny grono graczy. Słuchajcie, skończyliśmy event. Diablo 3, Necromanta. Grał się świetnie. 490 paragonów wbite, prawie 500 w ciągu tych w sumie, no nie wiem, 22 godzin. Coś w tym stylu. Więc fajnie i powiem wam, ten build jest niesamowity. Ja go trochę zmieniłem. W poprzednim filmiku pokazałem wam jakiś taki progres, ale teraz mam pełny build. Zrobiłem nim Greater Rift 71, ale myślę, że tam do 75 spoko. Dałoby się to zrobić i jeszcze podlewelować przedmioty. Ja wam pokażę tutaj, jak to wygląda i mniej więcej podsumowanie. Tutaj mamy cienisty hak relieny, daje nam esencję, daje nam dipsa, świetna sprawa. Tasker Teo, wiadomo, 50% szybkości ataku. Wyrok Kryspina, tutaj mamy 100% spowolnionym wrogom, ale jak są ogłuszeni, to już 3 razy, to jest 300%, prawda, więcej dipsa. Świetna jest sprawa z naszą, właśnie nie mogę teraz znaleźć, z niedomężenie. To jest klątwa, którą używamy, spowolnienie maksymalne i 10% szansy na ogłuszenie, dlatego żeby więcej dipsa wchodziło. No i w tym momencie mamy tutaj pas, gdzie otrzymujemy, uwaga, 50% redukcji obrażeń, jak ktoś jest dotknięty z niedołężeniem. No, totalny hardcore bym powiedział, więc fajnie to działa. Ten pierścień polowałem dzisiaj, na ten pierścień krąg Nailuja, tego nie było wcześniej. Przy każdym rzuceniu ożywienie ożywiasz teraz dodatkowego szkieletowego maga, czyli jak używamy tak naprawdę całej naszej esencji po to, żeby przyzwać szkieletowego maga, to w tym momencie pojawiają się dwa potężne potwory, które niszczą wszystko, a kościanymi kolcami bardzo szybko odzyskujemy esencję i również z aury, która w obszarze pochłania wszystko i stawiamy takich magów 8, maksymalnie 10 i jest rzeźnia, jest totalna rozpierducha, powiem wam, fajnie to działa. No i mamy tutaj obietnicę podróżnika. Miałem fajny amulet, go zniszczyłem, w ogóle podczas tej gry zniszczyłem sobie też rękawice, ale tak pomijam, wiecie, stream i te sprawy. Obietnica podróżnika, tutaj róża wiatrów, bardzo fajna, to się fajnie kombuje. Jeżeli chodzi o przeżywalność, powiem wam, że mega przeżywalność jest z tym gemem, żołądek ognisty i dzikobestii, 61 punktów życia na sekundę. Obecnie mam, jeżeli chodzi o to, życia na sekundę, 72 tysiące. To możecie stać sobie na zielonym, wiecie, debuffie i to właściwie was cały czas leczy. Jest to strasznie mocne i to jest dopiero na 51 randze, może być do 100 tysięcy. Powiem wam, że wtedy jest rzeźnia. Genialna sprawa na przeżywalność, jak idziecie na kryteria wyższe. Następnie tutaj ezoteryczna alteracja, czyli redukcja tych obrażeń niefizycznych. No i oczywiście tutaj zwiększone obrażenia zadawane przez towarzyszące ci stworzenia. Tutaj ten amulet muszę po prostu jeszcze dorwać raz i zmienić go. A więc sprzęt jest wiadomy. Jak widzicie tutaj, bardziej nie idziemy tutaj w ogóle na czasy odnowienia, w ogóle nie są kompletnie potrzebne, możemy mieć pod regenerację, żeby mieć mega survey. I oczywiście ten set jest setha, który daje nam, że jak rzucamy komand rozkazywaniem szkieletów na gościa, to wtedy demolujemy. Tak więc tak to wygląda, moi drodzy, ja się cieszę w ogóle, że udało się wszystkie te tutaj właściwie te challenge zrobić. Rozegraliśmy to bardzo fajnie. Tak więc rozegrane Rift Diablo 3. Primale od 70 Greater Riftu już padają, czyli już mi powinny padać. Zobaczymy, czy jakieś wydropią. Ja będę sobie testował wolę Inariusa teraz, czyli innymi słowy build pod zbroję z kości, golemy. Powiem wam, że fajne, bardziej zbroję z kości, ale golemy. Myślę zrobić takiego tanka, że bez przyzwańców, tylko z golemem i iść przed siebie. Całkiem fajnie to może wyjść. No i mam jeszcze praktycznie cały set Targula. No i tutaj zbieram inkantację plagi, ale ona coś rzadko dropi. Tu mam takie mega budki. No widzicie, to wszystko widzicie. No więc tak to wygląda. No i tyle sprzętu nabrałem przez te 3 dni. Tutaj mamy już zmontowaną zmorę potężnych. To myślę wrzucić sobie, żeby mieć więcej dipsera na Greater Rifta. Ale ta obrona jest świetna tutaj, to trzeba przyznać. No i będę sobie robił powolutku, na przykład jakieś machiny. Tutaj świetny amulet wydropiłem. Kamień Jana, który powoduje, że każde zwłoki pochłonięte w krainie umarłych zapewniają kumulację makabrycznej wiedzy. Makabryczna wiedza zwiększa obrażenia zadawane przez trupią lancę oraz wybuch zwłok o 160%. Całkiem ok. Mam jeszcze tutaj, otworzę sobie chyba portal. Tak więc no, powiem wam, że tych rzeczy tu jest bardzo dużo, będzie można się tym bawić. Pomimo tego, że jest 500% obrażeń, 508 tysięcy obrażeń, to mamy to pomnożone o niebotyczną ilość procentów w momencie, kiedy kogoś spowolnimy, ogłuszymy i tak dalej i lecą miliardy obrażeń. No, na streamie możecie sobie to zobaczyć, to jest kwestia, no nie wiem, 58 miliardów na przykład, tam jeden mag, jak trafi kryte dobrego, no to jest totalna rzeźnia, tylko ten build nie ma dobrego AOE.
ci magowie tam naparzają. Czym więcej ich macie, tym większy jest dips poprzez ten set ratmy na szósta część zestawu. No i w tym momencie w sumie oni naparzają pojedyncze cele, ale właściwie tak szybko to robią z Tasker Renteo, że w tym momencie jest bardzo fajna wymucie. Okej, dziękuję Wam za uwagę, to był świetny weekend, właściwie od czwartku do soboty, zgraliśmy i było naprawdę świetnie. Dzięki Wam za przybycie, było bardzo dużo, bardzo licznie. Pamiętajcie, że są na Facebooku dwa konkursy, u mnie i u Flamiego, i jeszcze będzie jeden konkurs na Jaroku. Ja go spróbuję udostępnić, za chwilę jadę na urodziny, więc stamtąd komórką to udostępnię. I macie trzy zajebiste konkursy, gdzie macie super rzeczy dorwać. Jakieś pluszaki, wiecie, figurki i tak dalej, więc wszystko dla Was idzie. Więc dzięki za uwagę, dzięki za przybycie na stream i do zobaczenia w następnej odsłonie, na przykład Diablo. I pamiętajcie o Pawowek za 4 sierpnia. Więc hej, trzymajcie się.